Czego uczy mnie Bóg w Biblii w liście do Rzymian, 4 rozdział, 5 werset? Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. List do Rzymian, 4 rozdział, 5 werset. Pewne zdarzenie miało miejsce i możemy je opisać w następujący sposób. Mężczyzna siedzący naprzeciwko tego człowieka, który opowiada tą sytuację, był jednym z najbogatszych i najlepiej znanych ludzi w rejonie. I ten człowiek, który opowiada tą historię, tak właśnie o tym mówi. Mężczyzna siedzący naprzeciwko mnie był jednym z najbogatszych i najlepiej znanych ludzi w rejonie. Zaczął rozmowę słowami: rozmawiasz z największym kryminalistą w mieście. Spontanicznie odpowiedziałem mu: dzięki Bogu. Aż podskoczył na krześle. Co? Cieszysz się, że jestem największym złoczyńcą? Nie, nie, uspokoiłem go. Cieszę się, że rozmawiam z kimś, kto potrafi przyznać, że jest grzesznikiem. Wiesz, kłamałem, kradłem, oszukiwałem. Żałuję tego, ale jestem w sytuacji beznadziejnej. Zapytałem księdza, co powinienem zrobić. Za jego radą czytałem Biblię i oddałem na cele charytatywne dużą sumę pieniędzy. To nie zmieniło mojego życia ani nastawienia ludzi do mnie. Co ja mogę jeszcze zrobić? Przeczytałem mu pierwszą część dzisiejszego wersetu. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków. Widzisz? Chcesz coś zrobić, ale tu jest napisane, że nie musisz. Nie ma uczynków, którymi mógłbyś się odkupić. Ktoś już wcześniej zrobił to za ciebie. Bóg tak bardzo cię umiłował, że zesłał na ziemię swojego Syna. Pan Jezus umarł za ludzi, którzy żyli z daleka od Boga. Teraz dla każdego, kto w Niego uwierzy i przyzna, że jest grzesznikiem, jest nadzieja. Każdy taki człowiek otrzymuje przebaczenie. To nie polega na tym, co ty możesz zrobić, ale na tym, co już wcześniej zrobił Bóg. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. List do Rzymian, 4 rozdział, werset 5.